W dzisiejszym odcinku ZeroBlog zatrudniłem pracowników w mojej sieci burgerów. Jednak podczas naszej nocnej zmiany wydarzyło się coś naprawdę przerażającego. Aby dowiedzieć się, co się wydarzyło i jaki finał miała ta historia, oglądaj ten odcinek do samego końca, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał oraz wbijaj na kanał ekipy, link jest w opisie. Dzień pierwszy. Widzowie, jestem teraz w robocie po raz kolejny w Sadburgerze z Polkiem i Tyśką, którzy będą moimi współpracownikami, bo jestem kierownikiem, więc otwieram te okienko i przyjmujemy pierwsze zamówienie. Jedzenie numer dwa podać. Dla naszego klienta. Tak, dokładnie. Ja to sprawdzę na magazynie, czy nie ma szczurów, nie ma szczurów. Ej, czemu zawisłeś na tym oknie? Halo. Dobra. Najnowsze wiadomości. Zabójca na wolności. Monka S. Monka Giga, Monka S. O, trzeba tutaj uważać jak najbardziej. W ogóle mamy tutaj też toaletę elegancką. O, muszę pewnie posprzątać kiberek później, tak myślę. O, dobra. Kurde. Co my tu mamy? Kamilu. No? Mogę zostać twoim McNuggetsem. To później. Przyjmij zamówienie klienta. Halo, Tyśka. Dobra, Tyśka uciekła. Tyśka do roboty, bo cię zwolnię stąd. Dobra. Dobra, przyjmujemy zamówienie. Ja jestem kierownikiem w tym Sadburgerze. Food numer jeden. No, wyglądasz jak my? Jedynka. No ja wyglądam jak wy, żeby tutaj się z wami integrować, żebyście nie czuli się w żaden sposób tutaj osamotnieni. Dobra. Jak na razie jest dobrze. Moi współpracownicy tutaj jak najbardziej pracują dobrze. Muszę tutaj zobaczyć w chłodni. Nic się nie dzieje. Ej. Ale śmieci nie wyniosę. Ja od tego nie jestem. Nie wiem, jeżeli tutaj jakiś morderca na zewnątrz grasuje, to... To aż strach. Dobra, ja dam ten 3, bo... No, obijacie się ewidentnie. Obijacie się. Dobra. Mamy tutaj... Zajmij się wszystkim, ja Kamilowi... O nie! Chodź, Kamilu. Trzeba złapać szczury w łazience. Kto idzie ze mną łapać szczury? Ja pójdę. Łąka gi. Co był za ambient? No nie wiem, jakiś ślimak. Nie wiem, ale szczuraz wielki. Ty co ty mu zrobiłeś? Zostaw tego szczura. Dobra, dobra robota. Dobra, idziemy. Halo, dzień dobry. Przyjmij zamówienie. Jedzenie numer 4. Ej, co ty robisz temu szczurowi? Wyciągnij go stamtąd. Ty z wyrolu. Dobra, trzeba dać mu 4. Nie ma 4. O, nie! Nie! Czemu to zrobiłeś? Dobra, wydaje mi się, że nasza zmiana już się będzie kończyła tego dnia. Nocna zmiana. I trochę mnie tylko te wiadomości przerażają. Aha! No fajnie, wkurzyłeś go, brawo! Daj klientowi szczura. Ale jeszcze chcę. Jeszcze chcę? To inny klient już nie ma chyba szczura. No i... Pięknie, no teraz trzeba dać mu co innego, no. Dobra, dam mu cokolwiek, bo się wkurzy, to nie brzmi zbyt tutaj, zbyt miło. Dobra, daję mu jedzenie numer 2. Kim jest Riko, pracownik miesiąca? No to ja jestem Riko. Kamilu, nie, ty nie jesteś Riko, czemu swojego zwierzaka dałeś jako pracownika miesiąca? Ja mam na drugie imię Riko, podnieś koszek, gdzie jest kosz? O, to. A śmieci, aha, dobra. Widzisz, mówię, że śmieci nie są wyniesione. No i teraz wynoś te śmieci. Zabierz śmieci na zewnątrz do śmietnika. O. A mogę dać klientowi? Nie, tu jesteśmy mili w Sadburgerze. O, Tyśka uciekła. Dobra. Chodź, Kamilu, gdzie jest śmietnik? Tutaj śmietnik. Tyśka, do nas. Idę. Czekajcie na Tyśkę. No pokażcie mi, gdzie ten śmietnik, żebym wiedziała na nie w tą stronę. No, ty chyba nie popracujesz tutaj za długo, koleżanko. Dobra, tutaj jest śmietnik, proszę bardzo. Ja tutaj jestem kierownikiem, to ja się znam. Uwaga. Ale ja mam rodzinę, no wyżywaj. Jakiś ziomek był tutaj, koloru czarnego po prawej stronie. No. Dziwna sytuacja. Dobra, ale przynajmniej śmieci zostały wyniesione, więc tyle dobrego. Idziemy sobie tutaj. Kolejne zamówienie? O! Food 1. No. Podaj. No, dobra robota, Disek. Jak ty normalnie zostaniesz tutaj moim zastępcą? Dobra, kończymy zmianę. Dnia pierwszego. Chcę być pracownikiem miesiąca. Nie będziesz, bo... Bo szczura dałeś klientowi. Dobra. Pakowało mu. No, najwyraźniej. Na razie wyszczotkuję. Jedzenie 2.
Dobra, tyśka poda. Co to za mob? Wyszczotkuję cię. O, dziękuję. Dziękuję bardzo za tę propozycję. O, trzeba ten kałuże w tym, w łazience. Tutaj. O, potraktować mopem. Już idę, już idę. Ktoś puka. Dobra. Chodź tyśka pomóc nam, bo tu jest dużo roboty. Tyśka, niech zajmuje się może jedzonkiem. A tutaj będą kolejne zamówienia za niedługo. A tu jest jeszcze ta kałuża. Niektóre te kałuże są tak ledwo co widoczne, więc trzeba tak mieć to na baczności. Dobra. Wszystko? Chyba jeszcze nie. Albo i wszystko. O, jest, dobra. O. Give me food number three. Trzy. Trójeczka, tysia. Tak. Nie idę. Ta frytownica śmierdzi szczurem, jak go wczoraj tam wrzuciłeś. Nie wymieniałem oleju, ale... No właśnie czuję. Nie, Tyśka, idź pomóż panu z samochodem. Na on zewnątrz jest. On prosił, nie nas. No. Kurde. Idź mu pomóc. O nie. O. Idź. My tu jesteśmy. No idź. Idź. To jest admiral. O nie, ucieczka. Do łazienki. Jakiś psychol to był. Dobra. Nie wychodzę. Zaparkował. Chyba dobrze mu pomogłaś. Tak wnioskuję. Ej, ten się zaciął. Masz tutaj tablet. Albo nie ma zamówień może tutaj. Halo, drzwi w łazience się zacięły pomocą. O nie, idę ci otworzyć. Proszę ma. Aha, ty w kabinie jesteś. No przykro mi, zostaniesz tutaj do końca zmiany. Zamówienie musimy przyjąć. Dzięki. Kolejne, bo... Jedzenie... Dobrze, jedzenie numer 3. Benz. Dałem klientowi. I uwaga. O, zabójca na wolności. Kto to może być? Nie widziałem nikogo podejrzanego w okolicy. Nie wiem jak wy. Żadnego szczura nie zabiłem. O, kolejny tutaj dzień trzeci. No, jeżeli w dniu drugim musieliśmy tutaj... Zabij pająki? O kurde. Ręką trzeba je ubijać. Zamrożone są. No. Trzeba podać do burgera. Dobra. Spider burger? No jak? Dobra, co my tu mamy? Kolejne zamówienie, czy coś się wydarzy? Jeszcze takie zamrożone, chrupiące. Dwójka. Ej, ten olej dalej śmierdzi szczurem. Nie wymieniłeś polkoleju od 3 dni. Bo nikt nie chce frytek. Ej! Co to było? Słyszałem dźwięk. Okno ktoś wypił. Wow! Give me Verisa ser 1. O, się wkurzył na Tyśkę. Telefon dzwoni. Ej, gdzieś telefon dzwoni. Odbierz, Kamilu. A gdzie on jest? A tu. O nie! Tyśka! Musisz tutaj safe otworzyć. Tu jest safe. O! Musisz bić kod. Ja nie znam. Musisz bić kod, Tyśka, bo wszyscy umrzemy. Ja znam. Jaki jest kod? W jakiej kolejności jedzonko chcieli? Chyba nie tak. O nie, nadchodzi za 15. Za 15 sekund nadchodzi. Co jest? Spróbuję 1, 2, 3, 4. Nie, on tu przyjdzie zaraz. Chowam się w łazience. Spróbuj 1, 2, 3. Mam. Wszyscy umrzemy. O. Złoto tu jest. Zostaw te złoto. Ej, to chyba był fałszywy alarm jednak. Idzie! O nie! Co? Co mu zrobiłaś? To był nasz klient. Oj. Smutny burger. O, jeszcze Tyśka jest tutaj w środku, no. O nie! Nie strzelaj do reportera! Odstrzeliła mi głowę!
O, i zrobiliśmy chyba dobry ending, na to wychodzi. Morderca został unicestwiony, przynajmniej jak na chwilę obecną.